Ładna ryba. Ładna ryba, słuchajcie. Naprawdę ładna. Siema, witajcie. Chciałbym z Wami przeanalizować pierwszą połowę mojego sezonu szczupakowego. Pokazać, jakie przynęty sprawdziły się najlepiej, jakie przynęty pozwoliły mi zrealizować moje największe szczupakowe marzenia, jakie były skuteczne pod kątem łowionych ryb, ich wielkości oraz ilości. A wszystko, żeby jak najlepiej zobrazować, myślę, że musimy zacząć od samego początku, czyli od inauguracji sezonu szczupakowego 1 maja. W tym roku byłem wyjątkowo pozytywnie nastawiony, zmobilizowany, zmotywowany do tego, żeby przyłożyć się już od pierwszych dni maja do nowego sezonu. No, ale co się okazało? Oczywiście, było wodowanie po raz pierwszy łodzi w tym sezonie. Był kontakt z budzącą się przyrodą. Była też oczywiście ryba. Można by powiedzieć, że ręka rybą śmierdziała. Na duże nie chciały, ale na maleńkie jednak się obudziły. Maleńka przynęta, maleńki szczup. No ale cóż, na kilka pierwszych dni maja jedna ryba, może jeszcze 2-3 brania. No niestety, rzeczywistość bardzo mocno rozminęła się z moimi założeniami. Tak miały kolejne dni, gdzie na dobrą sprawę, oprócz tego jednego szczupaka, nie mogłem przełamać złej pasy, mimo tego, że poświęcałem całe dnie szczupakom, ale ewidentnie one absolutnie nie chciały współpracować, a nie chciałem z drugiej strony łowić ich na małe przynęty, bo chyba tylko one pozwalały łowić jakiekolwiek wówczas szczupaki, no ale ten jeden na początku sezonu w zupełności mi wystarczył. No ale pomyślałem, że może jeżeli tak słabo się rozpoczął ten sezon, łowiska podlegające nieco większej presji nie chcą odpalać, może należy poszukać jezior, zbiorników nieco mniejszych, nieco bardziej ukrytych, mniej dostępnych. No i wtedy pojawił się pomysł, dlaczego by nie spróbować gdzieś w Polsce popływać na kajaku i może dobrać się do tych ryb na łowiskach nieco bardziej zapomnianych. Jak pomyślałem, oczywiście tak zrobiłem. No i cóż, co mogę powiedzieć? Na pewno rozruszałem się przed sezonem, powiosłowałem, sprawdziłem łowisko pod kątem struktury dna, można tak powiedzieć. Przerzuciłem parę przynęt w pudełku. Rotacja była dość duża, od małych skończywszy na szartizach 16, 19 cm. No i oprócz pięknej pogody, słonecznej, jak na początku sezonu, idealnej do takich
eksploracji, nowych łowisk, no nic za bardzo się nie wydarzyło. Symboliczne szczupaki meldowały się na zestawach. No ale cóż, dalej brnąłem w sezon no nieusatysfakcjonowany i niespełniony, niezrealizowany, jeżeli chodzi o moje plany, założenia i marzenia. Dzień za dniem, tydzień za tygodniem, dni mijały. No i pojawił się kolejny pomysł jednak, czy przypadkiem nie należy się skupić na swoim przydomowym łowisku ponownie, bo już spróbowałem wyjazdu w Polskę, więc dlaczego nie drugie podejście do wody, którą doskonale znam. Ciśnienie troszeczkę wędkarskie opadło, a może po prostu w tym całym szalonym sezonie, który dziwnie się zaczął pod względem pogody, może te ryby po prostu z opóźnieniem odpaliły. No i trochę chyba w tym wszystkim miałem rację. Się obraca znowu. Dawaj. Puść.
pierdolę. Wiedziałam, że przy tych okoniach będzie landara. Ja. Dobra, jest aparat słodny. A tak sobie myślałem, że teraz przy tej pogodzie, która siada, to jest ten czas, żeby coś klepnęło. Twoim? W pięknej kondycji ryba. Bum. Swoim czy twoim? Moim. Tutaj. Tutaj, na tej, na dobrej. No i bum. Szybko. Nie było z powrotem do wody, ale ryba w niesamowitej kondycji. No, odjął. Czekaj. Czekaj. Bęc. Ją bolało i mnie też musi boleć. Trochę szarpnęła pyskiem, walnęła kotwicę woblera mi w palec, ale mi się też należało. Ale niesamowita kondycja, słuchajcie, kilka razy do podbioraka. Na szczęście dostał w nożyczki, więc no była szansa wyholować, ale szybkie zmiany kierunku ucieczki nie wróżyły nic dobrego. Ale właśnie zaczął padać deszcz, także minutę przed deszczem praktycznie udało nam się rybę wypuścić. Pogoda siadła, ciśnienie siadło, wszystko wskazywało na to, że będzie dobrze. Bum. Jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy zobaczycie. Ale pokażę to z podbierakiem. Limitowana seria kolorów. Ktoś sobie w Szwecji wymyślił takiego niebieskiego okonia. A że dzisiaj okonie się też uaktywniły, dał rybę. Bęc. Przy deszczu nieraz się zaczynają uaktywniać szczupaki. Bam! Podbiera? No też. Nie, no ładnie. Spoko. Mamy go? No. Pomerze? Ale cieplutki. Zmiennie, nie wstająco. Ja pomogę, żeby szybciej wrócił do wody. A żona dokończy na co? Niezmiennie, nie ustająco. Miłość mojego sezonu. Różowy ratis. Kurczę, cały dzień była upalna, słoneczna pogoda. Ciśnienie zaczynało spadać powoli, konsekwentnie. Aż w końcu zrobiło się ołowiane niebo. Zaczął padać deszcz i przed deszczem chwilę. I to wystarczyło, żeby ryby się uaktywniły. Najpierw okonie łaci. O właśnie. I cały czas okonie, a później umie szczupaki. Wszystko na taki ciekawy kolor. Powolne, delikatne takie muskanie dosłownie dżerka, żeby tylko skręcał, zawieszał się, bo zastygał w toni i bam. Jednak te szczupaki chcą bardzo wolnego, leniwego prowadzenia jeszcze. Okazało się, że przydomowa woda idealnie pozwoliła przynajmniej te minimalne założenia zrealizować w tym sezonie. No ale kolejne dni oczywiście nie były zbyt kolorowe. Okazało się, że faktycznie ryby odpalają tylko na załamaniu pogody, bądź po prostu w ciągu 5 minut w ciągu dnia i to zazwyczaj były godziny mocno popołudniowe. Niemniej jedno z najlepszych przynęt, która dawała chociażby brania bądź nieco mniejsze ryby, był po prostu swim. Deseczka o długości 10 cm tonąca w lekko okoniowym malowaniu. Oczywiście bardziej chodzi tutaj o paski zbliżające tą przynętę swoim wyglądem do
kolorystyki okonia niż samą barwą, ale faktycznie ona zwracała uwagę szczupaków. No ale długo nie potrafiłem usiedzieć na jednym łowisku u siebie na miejscu. Pomyślałem, że jednak trzeba być bardzo konsekwentnym w swoich założeniach. Jeżeli wymyśliłem sobie na ten sezon pomysł na szczupaki, żeby szukać ich na mniejszych łowiskach, na mniej dostępnych, z kajakiem na bagażniku, to dlaczego nie pojechać w inną część Polski, na zupełnie inne łowisko, nieco głębsze, ukryte w lesie, z czystą, piękną wodą. Oczywiście, jak pomyślałem, po raz kolejny tak zrobiłem. Miejsce było niesamowicie piękne. To są właśnie uroki łowienia z kajaka. Bezpośrednio kontakt z przyrodą, a ryby same wyskakują. Mało tego, jeżeli je boli, to my chociaż możemy być mokrzy. No. Klasycznie pod trzcinki. Może nie do końca, bo tutaj są tylko drzewa zatopione, ale właśnie jakieś pistolety stoją. Zaraz będzie tragedia. Chciałem humanitarnie, bez wyciągania z wody, ale dobrze się zakolczykowo. O, to troszeczkę potrwa. Pięknie. Mały prysznic z rana, idealnie. Czyli będzie tutaj deseczka chodziło. Ale fajne branie. Coś się wydarzyło. Jak zwykle na tym wyjeździe niezbyt duży, ale są waleczne, jest masa brań. Co jakiś czas jeden z nich melduje się na naszym zestawie.
mój pomysł na niezbyt chętnie atakujące szczupaki, czyli tytanowa dozbrojka do jerków, swimów, idealnie się sprawdza, nie robi się dźwignia. Ryba zapięta dosłownie na jeden grot, też ma problem z uwolnieniem się, ponieważ dozbrojka podąża za rybą. I dzięki temu też, jak już uda nam się ją zaciąć, mamy dużo większe szanse na to, żeby ją wyholować i wypuścić do wody. Bum. Pięknie. Mam nadzieję, że będzie fajna ryba tym razem. Albo mała ryba i kupa zielska. Trochę roślin na dole jednak jest. Ale może się okaże, że to będzie coś fajniejszego. Pięknie zaparkował. Nie jest to ogromna ryba, ale jednak coś się udało wypracować. Kilkanaście, kilkadziesiąt rzutów, jedna ryba. Kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt rzutów, kolejna ryba. Między jakieś brania. Także wielkiej tragedii nie ma. A do tego jeszcze są strasznie temperamenty skubane. Swim jednak robi niesamowitą robotę. Teraz tylko jeszcze na kajaku trzeba znaleźć szczypce. Udało się kolejną rybę. Przynajmniej ręka dobrze śmierdzi tym razem rybą, bo jest ich sporo. Czekamy jeszcze na jedną największą. Jest 19:30. Na tak zwanego nocnego albo podwieczorkowego. Jest tutaj zaciszna zatoczka. Przepiękne miejsce malownicze. Dość czysta woda. W drugiej części tego jeziora jest zakwit. I okazuje się, że ryby mogą wybierać może te czystsze miejsca. Częściej tutaj można liczyć na brania. Jednak w tej części, gdzie jest zakwit, no jednak trochę wszystko siadło. Jestem pierwszy raz na tej wodzie, ale jednak tam były jedno, dwa brania i to wszystko. A tu ewidentnie mamy czystszą wodę. Zobaczymy. Pod nami 4 metry i wyjście na płciznę. Mówię cicho, bo aż szkoda w środku lasu, w którym znajduje się to jezioro, zachowywać się głośno, bo wystarczy się wsłuchiwać tylko naprawdę w niesamowite dźwięki przyrody. Świerszcze, ptaki, dziwne owady. No i czekać na to branie. Bo też po to tutaj przyjechałem. Swim tonący, żeby schodził równomiernie po stoku w dół. Paski okonia. Bo zawsze są okonie. I zobaczymy. Swimem można jerkować, jak widzicie, nawet na siedząco, normalnym zestawem. Nawet nie trzeba jerkować, wystarczy zwijać jednostajnie, żeby zaczął uciekać dynamicznie na boki. No, zaraz zobaczymy.
Jest. Ryba. Jednak się udało. Jeszcze uderzyłem w podbierak. Ja. Tu już kolejna ryba dzisiejszego dnia, gdzie faktycznie coś się dzieje. Nie mogę powiedzieć, że to jest zły dzień. Są brane z prowadzenia. I nie wiem. Może po prostu zbyt dynamicznie prowadzę swima. Jego wystarczy zwijać, żeby odchodził płynnie na boki. On po prostu staje bokami. Może to jest powód. Może po prostu nie trafiają, nie zacinają się. Nie wiem, może ja za lekko zacinam, ale wędka ma naprawdę słuszną moc. W4K, jak do 60 gram i spokojnie można ją przeciążać o 20 gram. Posiada niesamowity zapas mocy, więc wcięcie też jest pewne. To jest kolejna ryba, która mi po prostu spadła. Po powrocie trochę czasu minęło i znowu zaczęło mnie nosić. Oczywiście nie zaprzestałem tylko na planach i marzeniach, ale również próbowałem jeszcze coś dołowić na swojej wodzie, która już przestała zupełnie wypłacać i przestała być łaskawa, można tak powiedzieć, dla mnie. Więc co zrobić? Było trzeba podsumować kilka tygodni, 2-3 miesiące naszego sezonu szczupakowego i wyciągnąć statystykę, z której wynikało, że po prostu ostatnie ukryte w lesie jeziorko dało najwięcej ryb, były świetne zapisy, praktycznie znikoma presja na tej wodzie. Jak można byłoby nie spróbować raz jeszcze podejść do tej wody? No i co się stało? Oczywiście po raz kolejny wylądowałem na kajaku właśnie w ostatniej miejscówce, która mi może nie wypłaciła dużymi rybami, ale jednak miałem sporo kontaktów ze szczupakami, no i coś się wydarzyło, czyli potencjał był ogromny. No i chyba dokonałem dość dobrego wyboru. Nie, założyłem przed fiza headlighta. Można się opalić rano i trochę jeszcze połowić. Bam. Nowa miejscowa. Drzewo, spad, kupa drobnicy. Mam nadzieję, że coś wypłaci to miejsce, ponieważ cały czas próbuję na jerki, na naturalne. Są jakieś kontakty, są wyjścia ryb, powiedzmy raz na jakiś czas, jakieś tknięcie, puknięcie, coś tam się zakręci wokół przynęty, ale widać, że za bardzo nie chcę. Także myślę, że Shadkiss 16 Fire Tiger, pojedyncza do zbrojka. Może to jest to, może kolor chcą, nie tylko pracę przynęty, wielkość, styl prowadzenia, tylko po prostu kolor bardziej agresywny, ma bardzo dużą przejrzystość, około 6 metrów głębokości. A Fire Tiger jednak ma wiele kolorów, które potrafią rybę przyciągnąć do siebie, zwrócić jej uwagę. Może to będzie akurat ten kolor, ten moment, to miejsce i ta chwila, ponieważ siada pogoda. Powoli, mam nadzieję. Ładna ryba, słuchajcie. Naprawdę ładna.
Tomek już płynie. Shadfish Fire Tiger, ale jest ładny klamot. Wędka do 80 gram, ale sobie całkiem nieźle z nią radzi. Już raz obrócił nas kajakiem. Nie podpływaj, bo on jest w twoją stronę. Mam nadzieję tylko, że w podbierak się zmieści. Grubo. Tomek, nie pływaj nad nią. Ciężko podnieść. Jeszcze nie gotowa. No, na razie nie zapeszajmy. Niech tego... To jest mały podbierak, żeby nie świrować, a on cały czas muruje, także... No. O k***a, ale klamot, panowie, nie wiem, czy on mi wejdzie. Nie, nie, nie. A to jest grubo ponad metr. To jest tak gruba ryba. To jest głowa mała. Słuchajcie, trzeba to wyholować. Nie wiem, czy ja go zmieszczę w ogóle. Nie dam rady go. Ale klamot. Dawaj, dawaj. Jeszcze mnie ryba tak nie... Tam jest, Tomek, nie wpływaj tam. Poczekaj, on tutaj jest. Że widzę go. Myślisz, że dasz radę? Tak. Chuj. Spokojnie. Dasz, dam radę, tylko ubem muszę go. Wiem, spokojnie. Poczekaj, idzie. Idzie. Widzę go, widzę. On się nie zmieści. Nie tak. Jest! Wiedziałem, co robi. Ale nie, kurwa... myślałem, że go nie przewiniesz. Trzymałeś i wypływałeś. Udało się w końcu wyholować. Marcin pomógł. Łódka, kajak, Tomek z kajaka właśnie teraz też nagrywa. Pełna asekuracja. No takie ryby nie jest łatwo podbierać, zwłaszcza małym podbierakiem będąc na kajaku. Płyniemy właśnie do brzegu, żeby zmierzyć, zrobić foty. No i pochwalić się chłopakom, bo tam jest inna ekipa, która łowi karpie i też właśnie przed chwilą mieliśmy załamanie lekkie pogody, czyli po bardzo upalnym słonecznym dniu pojawiły się chmury, wiatr. No i odpaliło. Odpaliło najpierw na zestawach karpiowych, a teraz również i drapieżniki po części. Jeszcze zważymy. Pierwszy raz chyba zważę rybę, słuchajcie. Dobrze, że są maty karpiowe, wagi, także idealne zestawy do tego, żeby zważyć tego klamota. Za chwilę zobaczycie go w pełnej okazałości. No jest grubo, panowie. Jest 117, czyli mój nowy rekord z Polski, czyli pobiłem fińskiego klamota. Ale na pewno najgrubsza ryba, najcięższa ryba, waży około 12 kg, słuchajcie. Także no,
12. Małe jezioro w lesie. Dobrze. Tadek, ciężka? Trochę ciężka. Jesteśmy po całym zabiegu polowania, mierzenia, ważenia, wypuszczania, reanimacji. No jest koniec dnia, można powiedzieć, rewelacyjnego dla mnie. Załamanie pogody otworzyło na moment wodę, ale mam nadzieję, że właśnie chmury, które powoli się niestety rozchodzą, pojawia się słońce, jeszcze jednak dadzą może drugie podejście. Już nie chcę myśleć o kolejnych rekordach, absolutnie. Ale po prostu dla przyjemności, żeby jeszcze coś się na koniec tego dnia wydarzyło, żeby połowić z kumplami, z chłopakami. Wszyscy jesteśmy już teraz ponownie na wodzie. No jednak taka ryba daje dużego kopa, motywacji, żeby wypłynąć. Nawet jeżeli po całym dniu biczowania wody nie było nic, to końcówka dnia może się okazać naprawdę dość niezła. Jeszcze widząc taką rybę, no to chce się więcej. Także próbujemy łowić i będziemy, mam nadzieję, jeszcze coś dorzucać do tej puli szczupakowej tego dnia. Jeszcze najpłytsza zatoka w tym miejscu, w którym się znajduję, na tej wodzie. Tu potrafią się kumulować całkiem niezłe nawet szczupaki, podobno. Aczkolwiek drugie podejście do tej wody wcale nic większego nie wyjechało. Wcześniejsza ryba po prostu potwierdza zasadę. Gruba woda, gruba ryba. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale w tym przypadku, w przypadku tego miejsca, w moim przypadku akurat to się sprawdziło. Ja tak naprawdę analizuję każdą sekundę holu, każdą sekundę tej sytuacji, miejsca, krok po kroku, jak to wyglądało. Rzucam praktycznie bezmyślnie, bo takie emocje długo z człowieka schodzą, jak się ustanawia nowe PB, w Polsce oczywiście. Naprawdę na fajnej wodzie, gdzieś ukrytej w lesie. Miło, naprawdę miło jest co przeżywać. Mimo tego, że sezon się długo rozkręcał, ale zawsze powtarzam, jeżeli jest kumulacja, to kiedyś musi wypłacić. Kumulacja pustych wyjazdów, kumulacja mniejszych ryb, kumulacja nieraz pechowych wyjść na wodę, ale kiedyś to w końcu wypłaca. Wypłaca zazwyczaj naprawdę fajną rybą. Po prostu jak armata odpala tuż z grubej rury. I na szczęście tak się stało właśnie w moim przypadku. No i jeszcze na koniec dnia, na uspokojenie emocji, jakiś szczupak wjechał. No ale wiadomo, przy 117 ciężko będzie dorównać emocjami, ale oczywiście każda ryba cieszy. Przecież może się okazać, że wcale ta aż taka mała nie będzie. Po prostu. Bardzo fajny, sportowy, można powiedzieć, szczupak. Na dziś po prostu jest strzałem w dziesiątkę. Nawet jeżeli są to niewielkie ryby jak ten 50 z plusem. Na zakończenie dnia idealnie. Jeszcze sobie dołowić parę ryb na konto, poholować, pobawić się. Rewelacja. Jak widzicie, to był gruby wyjazd, można tak powiedzieć. Wrócić z takiego wyjazdu z nowym PB, własnym rekordem i do tego polskim może naprawdę niesamowicie ucieszyć i dać pewnego rodzaju nagrodę za tą konsekwencję, za te
kilka, można powiedzieć, miesięcy no niezbyt porywających wypadów, niezbyt porywających wyjść na wodę, no ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby być konsekwentnym, mieć plan. W moim przypadku on był bardzo prosty, szukać po prostu szczupaków na mniejszych wodach, mniej dostępnych, z kajaka. No i to w końcu wypłaciło, pomimo że początki nie były zbyt łatwe. A jaka przynęta okazała się najlepszą w tym wszystkim? Oczywiście swim, statystycznie swim tonący 10 cm oraz jego nieco większa 12-centymetrowa wersja. One dały najwięcej ryb, no ale łowcą rekordowego szczupaka, można tak powiedzieć, okazał się Shattis 16 cm w kolorze Fire Tiger. Przynęta ta oczywiście oprócz tego szczupaka też pozwoliła jeszcze kilka mniejszych złowić, jak również cała seria Shattis 14 i 16 cm. Po zastanowieniu mogę powiedzieć, że w sumie to te wielkości odgrywały kluczową rolę. Także przed nami druga część sezonu. Mam nadzieję, że właśnie te przynęty również pozwolą mi dalej doławiać do tej tegorocznej puli szczupaków kolejne ryby. No już nie chcę myśleć już tak bardzo górnolotnie, żeby pobić swój świeży rekord. Nie dajmy się zwariować, ale przynajmniej Wam życzę, żeby chociażby takie ryby gięły Wasze kije w tym sezonie. Mam nadzieję, że tak się stanie. Tego Wam serdecznie życzę. Do zobaczenia nad wodą. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej!